Partnerem technicznym Zagrajnika jest firma Corsair. Ej, niedługo nowy kangurek Kao. I wiecie co? Chyba będzie naprawdę dobry. Zagrajnik TV. A nie będę was oszukiwał, miałem pewne obawy. Bo w końcu ostatni kangurek Kao miał swoją premierę 17 lat temu. Tak, to już 17 lat, więc jesteśmy starzy i wszyscy umrzemy. I od tego czasu ludzie z Tatem Multimedia dawno mogli już zapomnieć, jak się robi dobre platformówki. Tate czy Tate? Jak to czytacie? Nie no, polska firma to chyba Tate, nie? Do tego nie zachwycił mnie jakoś pierwszy zwiastun gry, bo owszem, był śliczny i kolorowy, ale też kangurek wydawał mi się w nim ciut ociężały, a całość sprawiała wrażenie trochę drewnianej. Dlatego udostępnione nieoczekiwanie na Steamie demko włączałem mając pewne obawy, a po nieco ponad godzinie kończyłem je przechodzić po raz trzeci, bo tak mi urzekło. Więc tak, do premiery gry, która ma nastąpić w lato, mamy jeszcze parę dobrych miesięcy, ale już teraz myślę, że chyba raczej fani tej absolutnie kultowej w Polsce marki będą ukontentowani. Co najmniej. Bo po pierwszym kontakcie nowy kangurek Kao po prostu mnie zauroczył i teraz myślę, że są co najmniej 4 powody, dla których warto na niego czekać. Pierwszą rzeczą, która decyduje o być albo nie być dobrej platformówki, jest motoryka postaci i z ulgą donoszę, że w przypadku nowego kangurka Kao zdecydowanie jest to być. Kangurek reaguje więc na nasze komendy bez ociągania i ma naprawdę przyjemne animacje biegu, zwijania się w kulkę, bo takie coś też potrafi, i skoku. Istotnie skacze odczuwalnie niżej niż inni bohaterowie platformówek i zdaje się jakby cięższy, przez co na początku zdarzało mi się źle wymierzyć odległość i spaść, ale przywykłem do tego błyskawicznie i uważam, że będzie to jedna z tych rzeczy, dzięki której kangurek będzie się wyróżniał na tle innych platformówek. Faktem jest jednak, że jak dotąd kangurek nie za wiele jeszcze potrafi, bo w wachlarzu ruchów ma jeszcze drugi skok w powietrzu, uderzenie pięścią i smagnięcie ogonem oraz rzut bumerangiem, który jednak wcześniej musi znaleźć, no i tyle. Czyli w sumie nie jest źle, ale fajnie byłoby, gdyby w dalszej części gry kangurek uczył się nowych rzeczy, choćby tylko na kilka chwil, na wzór laserowych proszków do prania z Raymana 3. Unikatowy styl kangurka Kao czuć także w projekcie poziomów. Czy też raczej, no, jednego poziomu z dema. Bo ten jest jednocześnie dość staroszkolnie liniowy, ale też sporo w nim sprytnie poukrywanych sekretów. Niezbyt cudaczne i powiedziałbym organiczne, czyli w naturalny sposób wynikające z otoczenia, są też przeszkody. Kangurek skacze więc po pniach i budynkach i musi unikać toksycznej wody czy też groźnych gałęzi, a szczytem abstrakcji są tu fioletowe kryształy ujawniające ukryte platformy. Nie żeby przeszkadzały mi wszystkie cudaczne elementy obecne w takim choćby Mario, a raczej wręcz przeciwnie, ale miło jest dla odmiany pobiegać po prostszych, w pełni spójnych wizualnie lokacjach. No i to miły powrót do przeszłości, bo przecież dokładnie w ten sam sposób projektowane były poziomy w poprzednich częściach kangurka Kao. Patrząc na zwiastuny, czy nawet grafiki koncepcyjne, możemy być raczej spokojni o to, że kolejne etapy będą jednocześnie utrzymane w tej konwencji i będą oferować mnóstwo najdziwniejszych wyzwań. Oby tak było w istocie, bo tak, to jest druga kluczowa rzecz w platformówkach. Żeby gameplay ciągle się zmieniał i zaskakiwał. I jeszcze z małych, ale szalenie przyjemnych rzeczy. Poziom w demku po brzegi wypełniony jest rzeczami, które Kao może spektakularnie rozwalić na kawałki i przysięgam, że nawet za trzecim razem byłem na drzazgi każdy mijany krzesło czy dzbanek, mimo że tylko z tych ostatnich z klasycznym brzękiem wypadały dukaty. Tak, już sam ten dźwięk był miłą nagrodą za ich zbieranie, patrzcie na to, że w pełnej wersji będzie można je na coś wydać, podobnie jak inne typy znajdziek, czyli klejnoty i mapy czy coś? Okej, pod względem technicznym od razu widać, że nowy kangurek Kao nawet nie próbuje konkurować z czołówką. Bo pod tym względem nie ma szans ani z Mario Odyssey, ani nowym Crashem, ani Psychonauts 2, onek z gnowym raczej klanku nawet nie wspominając. Jednocześnie jednak mimo prostoty, grafika wygląda, no, naprawdę dobrze. Jest kolorowo, modele są plastyczne, a w lokacjach roi się od smaczków i detali. Chciałoby się też powiedzieć, że dzięki temu, że grafika nie jest next-genowa, przynajmniej kangurek Kao ruszy na każdym sprzęcie, ale niestety póki co sporo osób narzeka na optymalizację. Cóż, pozostaje mieć nadzieję, że do czasu premiery wymagania gry będą już adekwatne do jakości oprawy. Zdecydowanie najlepiej wygląda jednak sam kangurek Kao. Znaczy, moim zdaniem, bo oczywiście widziałem sporo opinii, że to przecież nie jest już ten sam kangurek co 20 lat temu, że wstyd i hańba. Cóż, nigdy akurat nie przypadałem za klasyczny wygląd kangurka Kao, ale nawet abstrahując od tego, uważam, że jest po prostu przestarzały. Nowy Kao wygląda za to jak żywce wyciągnięty z jakiejś kreskówki, a co najważniejsze, po prostu sprawia wrażenie sympatycznego gościa. Więc to są właśnie rzeczy, o których już teraz mogę powiedzieć, że są co najmniej dobre. Ba, na tyle dobre, że po jednokrotnym ukończeniu demka na live'ie momentalnie odpaliłem je po raz kolejny, a tuż po live'ie nawet jeszcze raz, żeby nagrać je sobie do tego filmu i znowu świetnie się bawiłem. To prawda, udostępniony w demku etap jest dość prosty i nie stanowi właściwie żadnego wyzwania, ale w sumie tego właśnie spodziewałbym się po pierwszym poziomie. Albo po jednym z pierwszych, bo przerwniki sugerują, że nie jest to jednak sam początek historii. W każdym razie, że nie jest to etap stworzony specjalnie na potrzeby dema, a więc nie jest żadną popisową składanką najlepszych elementów z gry, sugerują te oto miejsca, w których widzimy komunikat, że coś tam będzie, gdy gra będzie już ukończona. No i w demku było też parę rzeczy, które nie do końca mnie przekonały.
Chyba jednak nieco zbyt banalny jest ala Batmanowy model walki, bo właściwie każde starcie w demie można było przejść wciskając wyłącznie jeden przycisk, ten odpowiedzialny za atak. Niby jest i drugi atak, obszarowy i ogłuszający przeciwników, a mowa oczywiście o uderzeniu ogonem, jest i możliwość kontrowania i umiejętne jej wykorzystanie faktycznie przyspiesza koniec potyczki, no ale to nadal za mało. I tu nawet biorąc poprawkę na to, że Kangurek K.O. to przede wszystkim platformówka skierowana do młodszych graczy, bo wtedy walki powinno być po prostu mniej, a tutaj zdarzają się starcia nawet z kilkunastoma przeciwnikami jednocześnie. Ale jako się rzekło, to dopiero początek gry, więc niewykluczone, że im dalej w las, tym Kangurek będzie miał więcej ruchów, no i że sami przeciwnicy będą stanowić większe wyzwanie, bo na przykład trzeba będzie znaleźć na nich sposób. Nie wiem, o co tyle hałasu. To zwykłe rękawice. Potężny artefakt nazywasz zwykłym? Pluszowa zabawka jest zwykła. Hej! Nie mieszaj w to pana Bobra! Dla nikogo nie będzie niespodzianką, jeżeli powiem, że jak dotąd niezbyt podobała mi się polska ścieżka dźwiękowa. Zwłaszcza Kangurek brzmi sztucznie i źle, no ale ustalmy, że to platformówka i fabuła raczej nie będzie w niej zbyt istotna, więc to mała rzecz. No a ja jestem pod tym względem może aż nazbyt krytykancki. A właśnie, a propos fabuły, no to na ten moment trudno powiedzieć o niej coś więcej. Wydaje mi się jednak, że będzie kręciła się wokół rękawic bokserskich Kangurka, które teraz są jakimś potężnym artefaktem, no i mam podejrzenie, że nowy Kangurek K.O. no faktycznie jest nowy, bo bohaterowie mówią w demie o jego ojcu, który też kiedyś przeżywał przygody. No, ciekawe, kto to może być? Co? Gadałeś? Twój tata tego nigdy nie robił! Nigdy! W końcu słabiutka jest w demku muzyka. O ile w ogóle jest, bo jakieś zupełnie generyczne i pozbawione wyrazu plumkanie słuchasz tylko momentami, a przez większość czasu Kangurek biega w niemal zupełnej ciszy. Wbrew pozorom uważam to za poważną wadę, bo dobrym zwyczajem platformówek są skoczne i lekkie kawałki, które mają naprawdę duży wpływ na odbiór gry. Więc mam nadzieję, że w pełnej wersji będzie pod tym względem dużo lepiej, że ogólnie lepsze będzie całe dźwiękowienie. Bo w demie wiele dźwięków zdaje się przytłumionych lub za cichych, choć nie brakuje też klasycznych, znanych z pierwszej części odgłosów i za to wielki plus. Więc tak, może się okazać, że nowy Kangurek K.O. to jednak ostatecznie będzie bida z nędzą i w ogóle szkoda będzie strzępić na niego ryja. Może, ale na ten moment, po krótkim kontakcie z demkiem, myślę, że będzie wręcz odwrotnie, a gra sprawia wrażenie takiej, w którą ktoś włożył masę serducha. I niby wiem, że przecież gry powstają po to, żeby się sprzedały i żeby ktoś na nich zarobił, ale jakoś tak mam poczucie, że ludzie z Tate przede wszystkim chcieli po prostu, żeby Kangurek K.O. wrócił, nie licząc jednocześnie na oszałamiający finansowy sukces. Co miałoby sens o tyle, że przecież platformówki od lat są gatunkiem niszowym, no chyba, że nazywasz się Mario, no i ustalmy, ostatni Kangurek K.O. pojawił się tak dawno, że gdzieś nie jest to już żadna potężna marka. O ile kiedykolwiek była, gdziekolwiek poza Polską. Dlatego tym bardziej mam nadzieję, że Kangurek K.O. będzie po prostu udaną grą i że sprzeda się tak dobrze, jak ta udaną grę przystało. Na tyle dobrze, że kolejne przygody Kangurka już z dużo większym budżetem będziemy przeżywać co kilka lat. I kto wie, może nawet na tyle dobrze, żeby także inni wydawcy pomyśleli o przywróceniu dawnych bohaterów z przymusowej emerytury. No wiecie, kogo mam na myśli? Ubisoft. No dobra, ale chyba trochę odpłynąłem, bo na takie rozważania przyjdzie czas dopiero po premierze gry, której teraz nie mogę się już doczekać. W każdym razie przy demku Kangurka K.O. bawiłem się świetnie i wam też polecam je wypróbować, bo w końcu już za darmo. No, jak to demko? No, to dajcie znać, co wy myślicie o nowym Kangurku K.O. i jak podobało wam się demo, a jeżeli podobał wam się ten film, to koniecznie zostawcie suba i łapkę w górę. No i cóż, trzymajcie się!